Na pewno wiele z Was sobie zadaje pytanie, czy teraz jest dobry moment na wejście na sprzedaż do eBay w tej dobie koronawirusa, tak, całych tych ograniczeń, jakie mamy teraz. Więc jak najbardziej tutaj warto to robić. Pokażę Wam, że wiele branż radzi sobie bardzo dobrze, nie mają większych ograniczeń, jeśli chodzi o sprzedaż, a nawet bym powiedział, że zdarzają się kategorie, produkty, które mają bardzo, bardzo duży wzrost, mają bardzo duże zainteresowanie swoimi produktami, więc tutaj myślę, że śmiało można atakować. Warto rozpocząć tu sprzedaż na marketplace. Za chwilę pokażę Wam też z takiego portalu statystyki najpopularniejszych marketplace'ów oraz statystyki, jeśli chodzi o kategorie, najpopularniejsze kategorie. Więc będziemy mieli tutaj okazję prześledzić, potem pokażę te właśnie produkty, kategorie, które osobiście wybrałem i uważam za najlepsze. Tutaj nie wiem, czy widać udostępniony ekran, bo mam drobny problem, ale za chwilkę sobie z tym poradzimy. Nie ma ekranu, właśnie tutaj szybciutko sobie muszę z tym poradzić. Zainstalowane. OK, i teraz myślę, że już wszystko jest. Teraz proszę dajcie znać, czy ekran się pojawił. Tak, myślę, że wszystko będzie działało. Okay. Słuchajcie, tutaj oczywiście jest eBay, ale zanim przejdziemy bezpośrednio do marketplace'u, taka podpowiedź, dwa linki, które polecam, żebyście sobie śledzili. Strona tutaj o marketplace'ach, bardzo popularna, jeśli chodzi o sprzedaż w internecie, bardzo dużo ciekawych informacji, bardzo dużo statystyk i jedna z takich zakładek, które warto śledzić, właśnie online marketplace'y najpopularniejsze obecnie w 2020 roku. I tu jest bardzo ciekawy raport z szerokim omówieniem, no i oczywiście najpopularniejsza lista tych marketplace'ów. Mamy statystyki, jakby nie było Amazon oczywiście na pierwszym miejscu, ale zobaczcie, właśnie eBay jest na trzecim miejscu jako globalny, bo oczywiście wyżej jest PayPal Mall, ale on jest tylko ograniczony do Japonii, więc śmiało my możemy powiedzieć, że eBay dla nas jako europejskich sprzedawców jest tym drugim największym marketplace'em, jeśli chodzi o sprzedaż i śmiało właśnie powinniśmy z niego korzystać, a nawet uważam, że w wielu przypadkach powinniśmy wybierać eBay jako pierwszy ten marketplace rozpoczęcia swojej przygody ze sprzedażą międzynarodową, bo jest bardziej przyjazny, więcej wybacza błędów. Teraz w dobie tego kryzysu, który mamy, eBay przygotował wiele pakietów zniżek zachęcających firmy do rozpoczęcia sprzedaży na tym portalu, a firm, które już sprzedają na eBayu, umożliwił im odroczenie płatności, obniżenie wielu prowizji, więc jest jeszcze bardziej przyjazny. Jako pierwszy wprowadził tego typu zmiany. Amazon dopiero później zaczął to przygotowywać, więc tutaj eBay naprawdę jest prosprzedażowy. I też, jak zawsze podkreślam, bardzo często to podkreślam, eBay jako jedyny z tych marketplace'ów jest naprawdę globalny z dnia na dzień. Założenie tam konta od razu umożliwia nam sprzedaż międzynarodową. Oczywiście wiele osób skupia się na rynku niemieckim i bardzo dobrze, bo rynek niemiecki jest tym najbardziej chłonnym cały czas i będzie cały czas bardzo rynkiem chłonnym i tu powinniśmy się na nim bardzo mocno skupić. Ale właśnie eBay jako ten drugi marketplace cały czas jest bardzo, bardzo silny, bardzo wysoki, bo często się spotykam z takimi opiniami, że nie warto już zaczynać sprzedaży na eBayu, co moim zdaniem jest dużym błędem, bo jest i będzie bardzo silnym portalem. A z ciekawości zobaczmy sobie tutaj, gdzie jest AliExpress na 5. miejscu, też bardzo chętnie wybierany, jeśli chodzi o zakupy, szczególnie przez Polaków. Tak, jest na 5. miejscu, bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o globalny serwis i również Zobaczmy, gdzie jest Allegro. Allegro w tamtym roku było na 10. miejscu, tutaj jest na 15. i też bardzo wysoko, można powiedzieć, szczególnie dla marketplace'u, który jest ograniczony tylko do jednego rynku. Więc ten link za chwilę Wam udostępnię i uważam, że warto to śledzić. I przechodząc bezpośrednio do eBaya, słuchajcie, kolejny bardzo ciekawy tutaj zakładka, też bardzo często aktualizowana i przygotowywana przez tą firmę, najlepiej sprzedające się produkty w 2020 roku. Oczywiście też wiemy, że przez tą obecną sytuację te statystyki będą odrobinę zakłamane, bo na samym początku będą maski, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, ale też niekoniecznie, co bardzo mnie na przykład zaskoczyło i w przypadku moich klientów, i co się potwierdza w tej tabeli, najpopularniejsze kategorie to jest oczywiście baby, kategoria dziecięca, branża dziecięca, przemysł, fotokamery. Też można powiedzieć, że najprawdopodobniej obecna sytuacja spowodowała wzrost zainteresowania sprzętem audio-wideo, telefony komórkowe, akcesoria, tablety, i ta strona jest bardzo ogólna. Tak? Tutaj jest to ogólny podział na kategorie ze wszystkich eBay, bo eBay oczywiście jest dostępny w 22 krajach bezpośrednio pod indywidualnymi domenami, w Polsce też, chociaż w Polsce nie jest tak popularne, i mamy dzięki tej stronie bardzo wyszczególnione, dokładne produkty i brandy, które się sprzedają na daną kategorię. I też jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z tym portalem, warto zastanowić się właśnie, czy jego produkty są gdzieś w czołowych tych kategoriach, żeby po prostu nie tracić czasu, załóżmy, na bardzo niszowe produkty. I tu właśnie bardzo fajnie jest pokazane, dokładna lista tych produktów. Ta analiza jeszcze dotąd została przygotowana z narzędzia, którego też używam i często polecam, Shelf Trend. Jest to narzędzie do analizy i badania właśnie nisz produktowych, potencjału danych kategorii oraz sprzedaży własnej, jak mamy już konto na platformie eBay. Więc też fajnie możemy sobie to przejrzeć i porównać, czy nasze produkty, jak już mamy, jesteśmy firmą czy producentem, czy możemy odnieść sukces na danej platformie. No i tu widzimy właśnie w kategorii przemysł, tak, obecnie maseczki, tak, jakby top kategoria. I możemy spokojnie iść dalej, zobaczyć następne produkty. No i tu właśnie też bardzo ciekawy sprzedaż popularnych produktów, tak, czyli foto, zestaw aparatów. I tak samo akcesoria do smartfonów i ogólnie smartfony, tak, czyli też najpopularniejsze kategorie. Zobaczmy troszkę niżej, co tutaj się znajdzie. Tak. O, tu widzimy jakieś produkty takie do DIY, czy takie do samodzielnego jakby przygotowania. Słuchawki też ciekawe, dokładnie bardzo wysoko, no i fashion zawsze też kategoria, można powiedzieć, na topie. Więc też polecam tą stronę, jeśli chodzi o przygotowanie i analizę trendów. A teraz jakby moja taka subiektywna lista, bardzo zbliżona ideologicznie do tego, czyli też z podziałem na top kategorie i tutaj bezpośrednio na platformie eBay, ebay.de będziemy sobie to analizować. Tylko pamiętajcie, jedna rzecz, jak będziemy wpisywać tutaj różnego rodzaju frazy, ja już mam to przygotowane, ale zawczasu pamiętajcie, żeby zrobić jedną rzecz, czyli ustawić lokalizację wysyłki do Niemiec, bo w innym wypadku będzie to przekłamany wynik. Tak samo jak analizujecie wynik sprzedaży do Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch, zawsze ustawiajcie lokalizację wysyłki tego towaru na dany kraj, żeby te wyniki były właściwe i wiarygodne. I tutaj można to zrobić na kilka sposobów. Ja zawsze to robię w najprostszy możliwy, czyli wchodzę na dany produkt, i tutaj wybieramy po prostu, już tam nie wnikając na razie w ten produkt, wybieramy sobie tutaj właśnie lokalizację wysyłki, tak żebyśmy mieli na pewno Niemcy, tak, potwierdzamy Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie informacje, jakie będziemy tutaj widzieć, jeśli chodzi właśnie o wysyłki, pozycje aukcji, będą dopasowane pod rynek, ten, który nas interesuje. Tu wybierzemy rynek niemiecki, bo oczywiście on jest takim najpopularniejszym rynkiem, który najlepiej się sprawdza i tak jak wspominałem, moja subiektywna lista 10 najpopularniejszych kategorii, jeśli chodzi o sprzedaż. I tak zaczniemy sobie od części samochodowych i motocyklowych. Tu najwięcej firm, z którymi współpracuję, to właśnie jest z tej kategorii. Tutaj największe jest tym zainteresowanie wprowadzeniem na rynek niemiecki, na rynek brytyjski czy na włoski. W Polsce jest bardzo dużo fajnych firm z bardzo ciekawym asortymentem, które sprzedają. No i właśnie tu możemy zobaczyć i mamy tutaj, to jest turbolader, czyli turbosprężarka i widzimy dwie pierwsze pozycje. Tak? Zobaczmy sobie pierwszą. W bardzo prosty sposób możemy zobaczyć, kto jest tym sprzedawcą. Tak? Na eBayu wszystko jest jawne, wszystko jest transparentne i śmiało możemy to porównać, ocenić i zobaczyć. Tu jak zjedziemy sobie na sam dół, bo właśnie na samym dole jest ta informacja, kto jest tym sprzedawcą. Tak? I to jest po prostu bardzo fajnie napisane. No okej, tu widzimy, jest firma niemiecka, tak? Nie ma z tym problemu. Ale wejdźmy sobie na drugą kategorię, na drugi produkt w tej kategorii. Tak samo tutaj mamy bardzo fajny produkt, tak? Mamy sprzedawcę, bardzo ładne zdjęcia. To też widzimy, że wysoko wypozycjonowana aukcja i mamy pełne informacje na temat tego produktu i sprzedawcy, i jak najbardziej firma z Krakowa, Małopolska i super, czyli widzimy pierwszy przykład na hasło dość bardzo ogólne, jakie podaliśmy, tak, nawet nie zawężaliśmy wyniku wyszukiwania, samo turbolader, polska firma jest na czołowym miejscu. Oczywiście tutaj będą często pytania, a co z wysyłką? Tak, bo też na wielu przykładach, które za chwilę zobaczycie, jest to ustawione, że wysyłka produktu jest z danego kraju, tak, jest zlokalizowana w Niemczech. To jest jak najbardziej słuszne i dobre działanie, ale jak widzimy, wcale nie stoi w opozycji do tego, żebyśmy mieli założone konto z Polski i sprzedawali do Niemiec, bo wysyłka towaru z danego kraju czy lokalizacja towaru w danym kraju to jest zupełnie inny temat i to akurat, jeśli chodzi o Niemcy, jest dość popularną praktyką i dość warto się nad tym zastanowić, czy właśnie w ten sposób oferować swoje produkty bezpośredniej lokalizacji z Niemiec. Tak? Czyli konto założone jest na polską firmę, jak najbardziej nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, jak widzimy, żeby nasz produkt czy nasze konto było wysoko wypozycjonowane. Tak? Czyli to jest właśnie pierwsza kategoria. W ogóle jeśli chodzi o kategorię motoryzacja, bardzo wiele firm zapomina o jednej rzeczy i tu taka rada ode mnie, taka optymalizacyjna. Pamiętajcie, że w przypadku kategorii motoryzacja, nieważne jak pięknie przygotujecie swoją aukcję, zdjęcia, opisy, to jest akurat w tej kategorii najmniej istotne. Najważniejsze jest dopasowanie produktu do części, tak? Czyli część musi być odpowiednio dopasowana do pojazdu i wtedy mamy 100% pewności, że klient wybierze interesujący go produkt i będzie mógł dopasować swój produkt po marce i nie będzie miał wątpliwości co do dokonania zakupu, czy będzie ta część pasowała do niego, czy nie. Te rzeczy, czy to dopasowanie możemy robić w sposób ręczny, ale również też w sposób automatyczny można to przygotowywać. Więc jakby był ktoś zainteresowany, zapraszam, bo tutaj jest to naprawdę bardzo, bardzo istotny element. Ok, więc tutaj jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną. Drugi, jaki przygotowałem sobie produkt, to też wpisałem ogólną frazę tutaj z kategorii dom, dekoracja, meble, wyposażenie wnętrz. Też bardzo fajna, popularna kategoria, jeśli chodzi o sprzedaż na eBayu. Tu wpisaliśmy dywan, tak, dywan i pierwsze dwa, zobaczmy sobie, czy to będzie polski sprzedawca. No to widzimy akurat, jeśli chodzi o tą kategorię, zdjęcia są niezwykle istotne, nawet firma nie ma szablonu, bo nie ma takiej potrzeby. No okej, tu też firma niemiecka jest czołowa, ale tu też wiem, że to jest ta sama firma, ale na trzecim miejscu reklamowany produkt, wysyłka z Niemiec, też bardzo fajny, przygotowany produkt i wiem, sprawdziłem to wcześniej, jest to też firma polska firma, która wysyła produkty za pośrednictwem firm spedycyjnych bezpośrednio do Niemiec i radzi sobie z tym bardzo dobrze. Akurat piękny szablon, bardzo czytelny, bardzo dużo informacji, więc tutaj na pewno istotny element. I widzimy oczywiście też świętokrzyskie, miejscowość w Polsce. Też polski sprzedawca, który radzi sobie bardzo dobrze i sprzedaje bardzo, można powiedzieć, trudny produkt, jakim są dywany, bo gabarytowy, trudny do wysyłki, wiele wariantów, wiele wzorów, więc też dający tutaj jakby wymagający, jeśli chodzi o sprzedaż. Ale konto 99% pozytywnych opinii, więc nie ma tutaj, jak widzimy, problemu, żeby w ten sposób firmy, klienci kupowali takie produkty. Więc tak. Druga to właśnie jest kategoria dom i ogród, też czołowe miejsce na liście wyszukiwań, na frazę ogólną i też polski sprzedawca. Tutaj warto pochylić się, jeśli chodzi o zdjęcia. Tutaj pięknie przygotowane zdjęcia, to też jak będziecie przygotowywać swoje produkty, pamiętajcie o tym, żeby zrobić jak najwięcej, jak najfajniejszych, jak najbardziej rzetelnych zdjęć. To zawsze podnosi i poprawia sprzedaż. Ok, kolejna kategoria, tutaj jeśli chodzi też zbliżona troszeczkę do domu, też bardziej taka, powiedzmy, DIY, można troszeczkę powiedzieć, takie zrób to sam, przemysł, połączenie, a mianowicie okna plastikowe, bardzo fajny temat, dużo firm z Polski sprzedaje na rynki zagraniczne te produkty, w ogóle Polska jest takim zagłębiem, jeśli chodzi o sprzedaż i produkcję i tu tak samo po wpisaniu bardzo ogólnej frazy, jakim jest Kunststofffenster, czyli okna plastikowe, widzimy pierwszy produkt, pierwszy sprzedawca, też tu wysoko wypozycjonowany, bardzo ładnie przygotowana aukcja. I jeszcze tutaj Okpol, czyli polski produkt, to też jest bardzo fajne, też zawsze byłem zwolennikiem sprzedaży polskich produktów, polskich marek i na samym dole też mamy informacje, tak, lubuskie, znowu firma polska, tak, czyli też nie ma z tym najmniejszego problemu. Po wpisaniu frazy też pierwszy produkt też się tutaj pokazał, więc produkt trudny, bo trudny do wysyłki, tak, gabarytowy, ale też jak najbardziej eBay jest dobrym miejscem do sprzedaży takich produktów, bo na eBayu możemy ustawiać długie czasy realizacji, możemy ustawiać długie terminy realizacji, długie czasy dostaw, możemy manipulować kosztami wysyłki, możemy prezentować swój produkt, nawet na tym przykładzie nie było zakupów, ale jest to wykorzystywane jako narzędzie reklamowe i sprawdza się też bardzo, bardzo dobrze. Więc akurat bardzo fajny produkt, też polski produkt, więc tym bardziej cieszy, że jest tak wysoko w wynikach wyszukiwania. Ok, kolejna kategoria, którą tutaj sam bardzo lubię, kiedyś wiele lat temu zaczynałem właśnie od tych produktów, tak, tutaj jeśli chodzi o odżywki, suplementy diety, więc też obecnie branża, która przeżywa, można powiedzieć, swój rozkwit, bardzo fajnie się to sprzedaje, dużo produktów obecnie firmy wysyłają i tu też akurat też trudna branża, tak? Tu jest trudna branża, wpisałem konkretny produkt, już tutaj zobaczcie, bardziej konkretne zapytanie, zrobiłem kreatyna monohydrant firmy Olimp, bo akurat Olimp jest polskim producentem i tu sobie zobaczmy bardzo konkretne zapytanie firmy tutaj Aus Deutschland, tu widzimy same firmy niemieckie się pozycjonują, a nagle mamy informację, że Aus Polen, czyli firma Nie dość, że jest firma polska, to jeszcze wysyłka z Polski i też wysoko, jeśli chodzi o wynik pozycjonowania. Tak? Więc mimo tutaj takiego dużego, jakby dużej konkurencji, dużego natłoku firm, tutaj pokazana ta bardzo wysoko aukcja jeszcze z wysyłką z Polski i też generująca obrót, generująca sprzedaż 129 sztuk, ok, nie najgorszy wynik, tak, jest to bardzo wysoko wypozycjonowany produkt. Tak, czyli kolejna kategoria, zdrowie, uroda, tak, troszeczkę sport, bo akurat pod kategorię sport będę miał jeszcze jeden inny przygotowany produkt. Ok, idźmy dalej. Też bardzo fajna kategoria, zwierzęta, jeśli chodzi o zwierzęta, rzeczy dla zwierząt. Tak, jakby ludzie nie oszczędzają na trzech rzeczach, można śmiało powiedzieć, nigdy nie oszczędzamy na zdrowiu, na dzieciach i właśnie na zwierzętach. I tutaj tak samo kategoria bardzo trudna, bardzo silnie obsadzona, a na pierwszym miejscu firma, która świetnie sobie radzi i też możemy zobaczyć na dole, na samym dole aukcji informacje o sprzedawcy, też to jest wszystko pokazane, tak, widzimy mazowieckie, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak, firma z Polski sprzedaje na pierwszym miejscu, generuje bardzo ciekawe ilość tych sprzedaży i tak samo w tak trudnej branży, bardzo wysoko, fajnie też, jeśli ktoś myśli o branży zwierzęcej, związanej ze zwierzętami, to jak najbardziej polecam, bardzo ciekawa branża. Kolejna, i tu też akurat z Polski bardzo ceniona i bardzo popularna branża, tak, to jest akurat ogród, akcesoria ogrodowe do tarasu, wyposażenie wnętrz, wyposażenie ogrodów czy narzędzia ogrodnicze. I tu tak samo bardzo dużo firm sprzedaje tego typu produkty. I zobaczmy sobie też pierwszy produkt, czy jest to firma polska. Tu akurat chyba, jeśli nie pamiętam, chyba nie, to będzie jeszcze firma niemiecka, ale jeśli za chwilę sobie sprawdzimy, tutaj tak, z Berlina, ale na drugim miejscu jak najbardziej powinna być już firma polska. Akurat aukcja tutaj się zakończyła, ale też widzimy lubuskie, Zielona Góra, czyli też jak najbardziej polska firma. Znowu polska firma, bardzo wysoko w wyniku wyszukiwania, tak, w kategorii dość też specyficznej. Tu mamy wąż ogrodowy, też konkretniejsze zapytanie, bo byśmy wpisali wąż ogrodowy, to może nie byłby tak, konkretny rozmiar produktu. Tak, więc tutaj też fajnie, konkretna kategoria, kolejny przykład, że jest to wysoko. Już zostały tylko 3 przykłady. Kolejna kategoria to oczywiście buty, sport, odzież. Tak, to zawsze jest bardzo trudna kategoria, bardzo silnie obsadzona. Akurat jestem w trakcie szukania butów, jak wszyscy, przez internet i wpisałem sobie też ogólną frazę, jaka mnie interesuje, sneaker 45, czyli konkretny rodzaj buta i rozmiar. I oczywiście bardzo ładnie aukcja przygotowana, to inna sprawa. I tak samo widzimy polska firma, tym razem z siedzibą w Görlitz. Też bardzo dobry pomysł, bardzo popularny, jeśli chodzi o realizację, i wysyłek, i realizację sprzedaży, więc też firmy tak działają i osiągają dzięki temu bardzo fajne wyniki. Ok, i pomalutku kolejna kategoria, też można powiedzieć trudna, akcesoria komputerowe, akcesoria do laptopów i tak samo pierwszy po wpisaniu frazy laptop, bateria do laptopa, firma sprzedająca markę własną, tak, bardzo dobry produkt i tak samo bardzo fajnie też to przygotowane i na samym dole kolejna informacja o tym, że jest to Kraków, czyli znowu firma polska. Nie ma z tym najmniejszego problemu, znowu podkreślam, czyli ten mit, że my jako polska firma nie będziemy sprzedawać, nie będziemy osiągać wyników, jak najbardziej tutaj upada. A kolejny przykład to troszeczkę bardziej skomplikowany, branża dziecięca i tutaj też firma akurat zarejestrowana w Anglii, ale polska firma, która ma kilka już oddziałów, bo tak dobrze sobie radzi, sprzedająca produkty z branży dziecięcej i też po wpisaniu baby nest, czyli bardzo takiej ogólnej frazy, nawet po angielsku też wyskoczyli bardzo wysoko i sprzedają tutaj swoje produkty w top jeśli chodzi o kategorię dziecięcą. Tak? Więc tutaj potwierdził, można się powiedzieć, potwierdza to, co było na tej stronie, a ogólnie o popularnych top kategoriach, jeśli chodzi o eBay. Kolejne potwierdzenie, że polska firma z polskim produktem, co najważniejsze, bardzo dobrze sobie radzi. Zawsze byłem zwolennikiem polskich produktów, tak jak mieliśmy te odżywki Olimpu, ja to sprzedawałem bardzo fajnie, wiele lat, był to bardzo dobry produkt, Olimp, Trek, polskie marki, więc tutaj też zachęcam Was w wielu przypadkach, żebyście czerpali, szukali źródeł, jeśli chodzi o polskich producentów, bo tu mamy bardzo fajnych, dużo produktów i warto tutaj nad nimi się pochylić. I akurat kategoria biznes i przemysł, to tutaj nie miałem jakiegoś pomysłu na znalezienie konkretnego produktu, ale jak widzieliśmy w statystykach, kategoria przemysł też jest bardzo, bardzo wysoko. I ostatni produkt, taki, w którym miałem udział akurat przygotowywać, bardzo nietypowy, jeśli chodzi o sprzedaż w internecie, nawet ze względu na gabaryt, rodzaj, ale również na cenę, to widzimy tutaj przydomowa destylarnia alkoholu, możliwość zamówienia takiego produktu przez internet też jest możliwa, czyli już bardzo ciężko znaleźć branżę czy kategorię produktów, których nie ma. Widzimy, bardzo jest to też drogi przedmiot, widzimy, że się sprzedał i jak najbardziej takie produkty też są odnajdywane, też są sprzedawane na eBay. Więc też oczywiście to jest polski producent, polska firma, lider, jeśli chodzi o sprzedaż takich produktów i produkcji, więc myślę, że spokojnie rozwiałem Wasze wątpliwości, jeśli chodzi o to, czy polskie firmy mogą sobie poradzić, jeśli chodzi o sprzedaż na marketplace'ach. Pamiętajcie też, że tutaj poruszyłem tylko kwestię związaną z samym eBayem, jeśli chodzi o sprzedaż na eBayu niemieckim, tak, właśnie tym najpopularniejszym, ale Polacy bardzo dobrze sobie radzą również w Anglii, jeśli chodzi o sprzedaż we Francji, we Włoszech, tam polskie produkty, polskie firmy radzą sobie tak samo dobrze. Tylko tutaj na pewno wiele osób z Was zauważyło, że wiele firm pisze, że wysyłka z Niemiec lokalizuje swój towar w Niemiec. Jak najbardziej jest to słuszne, ale akurat taki problem, można powiedzieć, z lokalizacją produktu, ja przynajmniej odnajduję tylko w Niemczech, bo jeśli chodzi o inne kraje, jeśli chodzi o Włochy, Francję, Wielką Brytanię, tam spokojnie można napisać, że wysyłka z Polski i też w żaden sposób nie wpływa to negatywnie na nasz odbiór na nas jako sprzedawców, więc śmiało też warto to robić. Oczywiście jak mamy możliwość posiadania lokalizacji produktów w danym kraju, chociażby takie połączenie trudne, ale gotowe do zrobienia, czyli korzystamy z fulfillmentu Amazona, który obsługuje nam również sprzedaż na eBayu, to też zapewnia nam tą lokalizację towaru w danym kraju i zapewnia możliwość ekspresowych i szybkich wysyłek, więc też jest taka opcja. Nie jest to może idealne rozwiązanie, ale na pewno możliwe do zrealizowania i stosunkowo tanim kosztem. Jeśli chodzi o eBay, eBay też stał się bardzo popularny, jeśli chodzi o dropshipping. Tak, nie pozwala robić tego w taki bezczelny sposób, czyli że 6-tygodniowa wysyłka z Chin, ale jeśli ktoś ma dobrze przygotowaną ofertę, płynnie jest w stanie realizować zamówienia z magazynu swojego producenta, wtedy eBay też staje się bardzo dobrym miejscem do sprzedaży, a też obecna sytuacja będzie napędzała i przyspieszała wiele tego typu rozwiązań, jeśli chodzi o logistykę, jeśli chodzi właśnie o modele sprzedaży, więc warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, jak to ewoluuje. Więc eBay też dzięki tym zmianom, właśnie temu, co się dzieje, na pewno znowu przyciągnie rzeszę sprzedawców, ale też przyciągnie rzeszę klientów. Więc myślę, że to na pewno przełoży się w sposób bardzo atrakcyjny na sprzedaż.